Zadowolony, dumny, trzeci raz startowałem do tej nagrody, miałem dwie nominacje w zeszłych latach, nie udało się, pierwszy raz zdobyłem tą nagrodę, jestem szczęśliwym człowiekiem. Właściwie to się nie spodziewaliśmy, jesteśmy bardzo zaskoczeni, tym bardziej, że sam występ był bardzo udany i wspaniały, także więc no, bardzo przyjemnie jest na deser dostać nagrodę Eski, która naprawdę jest bardzo, bardzo dla nas ważna. Do tej pory taniec z gwiazdami, teraz wreszcie wracasz na scenę i śpiewasz. Zadowolona? O, bardzo. Już nawet zapomniałam, jak to jest wychodzić na scenę i nie czuć stresu, jaki czułam ostatnio, biorąc udział w programie Taniec z Gwiazdami. Jednak to są zupełne emocje i muszę przyznać szczerze, że bardzo mi brakowało sceny i publiczności. Słuchaj, czekałam na to naprawdę bardzo długo. Szczerze mówiąc, były takie momenty, w których już naprawdę byłam załamana. Myślałam, że nie spełnią się moje marzenia. Już jako mała dziewczynka śpiewałam na różnych konkursach, jeździłam po całej Polsce, wierzyłam bardzo w moją muzykę i cieszę się, że w końcu przyszedł okres, w którym naprawdę jestem szczęśliwa. Cieszę się, że Eska, pomimo tak różnorodnej muzyki, jaką gra, znajduje też miejsce na moje piosenki. Poza tym jakby Eska była pierwszym radiem, która w ogóle chciała grać moje piosenki. I kiedy byłam debiutantką i przy drugiej płycie, kiedy wydawało mi się, że te piosenki są już w ogóle za trudne, to ona jedyna na początku nie bała się zaryzykować. To jest bardzo fajne i jestem jej za to wdzięczna.